A więc to dzisiaj te osoby, które są na bieżąco, wiedzą, że rozpoczynamy rozdział Wikingów. Dla tych, którzy oczywiście nie wiedzą, wszystko jest w tytule podane. Także dzisiaj tak naprawdę oprócz dzielenia się tak zwanego Wikinga, będzie też motyw w rozgrywce, że po prostu będziemy poruszali się konno tego, czego w poprzednich odcinkach chociażby z rycerzy nie było. Także dla mnie też to było zaskoczeniem. Także musicie sami to sobie zobaczyć. Oczywiście pamiętajcie, że zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. A my już przejdźmy do samej rozgrywki. A więc witajcie z powrotem w grze For Honor. Dzisiaj, jak wiecie, kto oczywiście śledzi materiały z For Honor na bieżąco, to wie, że dzisiaj rozpoczynamy dział Wikingów. Także dzisiaj będziemy przeżywać pewną misję i bardzo prawdopodobne, że też możliwe, że z 6 misji, tak jak przynajmniej było z dziale z rycerzami, że było 6 misji związanych właśnie z rycerzami, to wydaje mi się, że z Wikingami może być podobnie. Także oczekujmy, że też paręnaście odcinków właśnie z misji z Wikingami będzie. Dzisiaj misja zwie się Najechać na jeźdźców. Także spójrzmy, co Wikingowie mają nam do zaoferowania. A year since Apollyon came. Our people starved. And the worst of us fell on each other. Like beasts. Czyli to, czy to jest bój na razie Wikingów z Wikingami, jak na razie widać. Ragnar was one of those. Let's feast! Też tutaj pora roku, na razie zima. And so I came down from the mountains. I joined the Warborn. And then we did something about it. Czy to będzie nasza postać? Albo nie? Nie, to już inaczej nie. Może ta właśnie postać, która cięła mu głowę, to będzie ta nasza postać. Oj, i początek, zaczynamy od akcji. No dobra. Okej, czyli tutaj to sterowanie będzie raczej to samo co z rycerzami. To się raczej nie zmieni. Okej, ładnie. Tak, czyli mniejsi będą padać na raz, a ci więksi troszeczkę z nimi będziemy walczyć. Ładnie. Ładnie, dobra. Także, jak wspomniałem na początku serii, moim osobiście tutaj faworytem są właśnie Wikingowie, także właśnie teraz możemy nimi sobie pocisnąć. Jeżeli było na początku postać, którą miałem sobie wybrać z tych trzech, to wybrałem właśnie Wikinga. Później drugą postacią, którą będzie się bardzo podoba, będą samurajowie. Także to wszystko jeszcze przed nami. Na razie mamy rycerzy za sobą, a właśnie rycerzy miałem na trzecim miejscu, także fajnie to wszystko się układa. Dobra. No, stań do walki w takim razie. Okej. My musimy tutaj się przedostać, tylko zanim się przedostaniemy, to tutaj musimy stoczyć pojedynek. Ale nasza postać jest silna, to widać. Wikingowie potrafią. Dobra, ładnie. No to spalmy tą bramę. Tutaj sobie tak zróbmy. Czy ja coś tu mogę zrobić? Mam spalić bramę, ale w jakiś sposób? Czy coś tutaj mogę? Może najpierw muszę pokonać tutaj tych wszystkich, którzy wchodzą. A później dopiero będziemy mogli coś z tym działać więcej. A wy co? Dawaj, dawaj, wyeliminujmy ich. Jak to mogę spalić? O, 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 coś jest. Czyli w taki sposób, okej. Dobra, ciekawa podpowiedź. Czyli to się spali i możemy iść dalej. Dobra, cel wykonany, lecimy tutaj. Tubeczkę mogę rozwalić, czy nie tak? Pokaż mi. Co jest tutaj pokazane? Dobra tam. To może tak naciśniemy po prostu. Aha, czyli to miało być cutscenka, jak rozwalamy tą beczkę. No myślałem, że samodzielnie, ale dobra. For our people. They had
Alright. To jest gdzieś chyba na górze, także musimy iść na koło. Nieblokowalny atak strefowy. Dobra, niech sobie jedzie. Niech sobie jedzie. Teraz tędy czy tędy? Tam jest w sumie jakiś kierunek. I tutaj też, tutaj mamy dwa. Splądruj zapas żywności. No to najpierw musimy się uporać z tymi przeciwnikami, a później będziemy musieli myśleć co dalej. Wszyscy naraz. No, come on, trochę was jest. Ktoś mi pomoże, czy nie? Muszę tu uważać, bo każde ciosy z różnej strony atakują. A zróbmy tak. O właśnie. Dobra, jakoś wyszło, uleczmy się. Dobra, tutaj sobie podejdźmy do tego miejsca i się upurajmy z tymi tutaj przeciwnikami. Dawaj, dawaj, takiś był mocny, takiś był mocny i co? Dobra, i tutaj jest kolejna żywność, czy nie tak? Jasne. Tylko muszę dobrze nacisnąć, o właśnie. Twoje pokazanie oznajmiło, że to mamy, czy co? No jest pokazane, no przecież nacisłem. Dobra. Teraz się udało. No to dalej lecimy na drugą stronę. Proszę mi nie wchodzić w drogę. Ładnie, dobra. Tutaj najwidoczniej mogę sobie coś zbierać, ale nie wiem, czy to mogę, chyba mogę wykorzystywać nawet. Dobra, tu jest brama. Ja muszę coś najwidoczniej z tą bramą zrobić. Trzeba tutaj... Nie wiem, czy mogę coś tutaj... Nieblokowalny atak strefowy. Okej. Zrób tak jeszcze raz. Nie wiem jak to było, ale czekajcie, może chodźmy sobie po prostu do góry. Bo tutaj widzę, że też jest kolejna jakaś odznaka, jakiś kolejny punkt. Także może najpierw tutaj. Tylko oczywiście przeciwnicy. Dobra, ładnie. Właśnie mi pomagajcie, bo samemu nie jest zbyt łatwo. Pyk, pyk. Dobra. No, właśnie coś takiego chcę zrobić. Aha, czyli to na bramę i tak chyba nie działa. Bo ja chcę to podpalić, to nie... O, czekajcie, teraz wyszło. Spadaj! Tylko może po prostu muszę dobrze nacisnąć. Okej, dobra. To ty mi już robi plecy. Spadajcie, spadajcie albo walczcie. Na wikinga? Na wikinga? Proszę bardzo. Co tutaj? Wiking wam pokaże zaraz. Dobra, tu jest większa jakaś trochę grupa przeciwników. I ja sam muszę walczyć, tak? Nikt mi nie pomoże, tak? Dobra, cyk. Bronimy i walczymy, tylko nie zawsze wyjdzie. Okej. Ale nie wszyscy na raz. Pomagajcie mi też jacyś inni, a nie. Muszę samemu walczyć. Dawaj, dawaj. Już mamy przewagę liczebną. Bo moi się akurat zjawili, także spoko. I pięknie, i żywność dla nas. A tutaj mogę normalnie wejść? Mogę, ale najpierw muszę powalczyć. Chociaż on nie chce tam w sumie wejść do środka. No to dobra, to wejdźmy sobie tutaj, bo tutaj też była droga fajna. I tutaj mogliśmy zrobić to samo. Czy nam się uda? Czy tu muszę odpowiedniego miejsca to zrobić? Czy jak to działa? Nadal... Kurde, szczelcy pieprzoni mnie wkurzają. A tutaj bym nie mógł wejść? Nie mogę. O, teraz wyszło. Ale nie, to muszę odpowiednio się ustawić troszeczkę dalej od tego... Od tej bramy.
i wtedy będę mógł po prostu wejść tam. Come on. No niedobrze. Muszę kurde bronić te ataki. Leczmy się. Dobra. Chodź kompanie, idziemy po żywność. Chyba ostatnia tutaj. Chyba że jeszcze gdzieś nam się ukaże. No, cel wykonany. Żywność mamy full. I teraz którędy, którędy, którędy. Gdzieś mi tutaj coś pokazało. Tam. Dobra, 70 metrów biegnijmy sobie. Trochę pod górkę. Omijajmy tam przeciwników, czemu? Czemu mam się z nimi uporać? Mogę ich po prostu zostawić z tyłu. Oni mnie, jak widzicie, zbytnio nie śledzą. Okay. To jest ciekawa sprawa, że nie muszę z każdym walczyć, tylko po prostu biec na tą misję i automatycznie się włącza. Nie ma tak, że muszę najpierw pokonać wszystkich przeciwników, dopiero później wejść. Także to fajna kwestia. Jakiś idzie potężniejszy jeszcze tu wiking. Ja, czekajcie, zamknę okno, bo tutaj kosiarka atakuje. Trochę głośno. Teraz będzie trochę ciszej. Alright. O, czekaj. Ty na poważnie chcesz ze mną walczyć, tak? No, widzicie. Jak już wykonam ten cios, to już nie mogę tego nic zrobić. Twardziel z siebie. Ojejku. F6 jakieś mogę naciskać, ale nie chcę. Teraz ja z tobą tak zrobię. I co, fajnie tak? Bronimy. Teraz on się trochę zgotował. I będzie chciał to wykorzystać. Ale my mamy zemstę. Yes, ładnie. Ale widać, że ucieka. Dobra. Tam podpalili. Chyba nasi w sumie podpalili. Nie mów, że pojadę na koniu, czy tylko po prostu cutscenka. Chyba cutscenka. Chociaż nie, dobra. Syn na koniku se jadę. Jeszcze tego nie było w tej serii. Jedziemy, dopadnij. Ole, pokonane na hita. Kurde, to sterowanie tym koniem nie jest takie hopsiu. Spadaj. Ale tam glebę zaliczył. Ale nie spodziewałem się, że coś takiego będzie. Ładnie, ładnie, dawaj. Omijamy przeszkody. Nie ma opcji, że tutaj nas powstrzymacie. Zaczym się tym koniem. I stoczmy to jak prawdziwi wojownicy na nogach. Dawaj tu za mną, chodź. Oj. Oberwaliśmy. I tak będziemy naokoło jeździć tymi koniami, tak? O to ci chodzi? Ale coraz bliżej. Widać, że już się troszeczkę zbliżyliśmy do niego. Kurde no, nie dość, że muszę tu uniki robić, to jeszcze muszę walczyć. Trochę nas tutaj jedzie z tym ogniem. Dawaj, coraz bliżej, okej. I cyk, siekierka, i rzuć tam. O, ale dostał. O, epetyny, elo, morda. A trzeba było nie uciekać. To by się tak nie skończyło. You feast, while all around you people starve.
You and your warriors will learn to live like the rest of us. No, jest potężny, ta nasza postać. Child, might as well ask me to pick up for me. Kurde, robi z nim co chce. We're Vikings. So that's a no. Valhalla. Okej. To by było tyle, chodźmy, idziemy. Zrobiliśmy swoje. You're in charge now. Co to na to? We are with you. Okej, jest jakieś pogodzenie. Pozbył się kłopotu i wszystko się wyluzowało. Te łodzie właśnie z wikingami zawsze kojarzyłem. No i tak by się prezentowała pierwsza misja związana z wikingami. A przed nami jeszcze kolejne misje z wikingami, tylko że już w kolejnych odcinkach. Ewentualnie możemy sobie obczaić teraz, jak wygląda nasza mapka. Oczywiście na pewno kolejne miejsce na mapie nam się pojawiło. Czy nie tak? To jest to pierwsze. Czekajcie, czekajcie. Ja chcę jedną rzecz sprawdzić. Pokaż mi rycerz. Aha, nie, dobra, bo wiecie o co mi chodzi? Bo tak sobie patrzę teraz i to się pali. Nie wiem, czy przed odcinkiem to się paliło, ale to tak po prostu jest spalone. Jakbyśmy już tą misję mieli zakończoną, bo rzeczywiście tak się stało. I po prostu jest ta misja podpalona. Ale dobra. Dobra, tutaj czeka nas kolejna misja. Wikińska dyplomacja, ale to już w kolejnym odcinku, także oczekujcie. Piszcie, jak wam się materiał podobał po raz pierwszy z wikingiem, czy wikingowie wam przypadli do gustu. Piszcie własną opinię na ten temat. Ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do następnych odcinków, siemanko.